Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Młodzież Kontra, czyli Pod Ostrzałem. Witam z Krakowa, Sławek Mokrzycki. Na granicy Unii Europejskiej trwa wojna z najeźdźcami. Mówi nasz dzisiejszy gość, Tomasz Jaskuła, poseł Kukiz 15. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zapraszam na fotel. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór, panie redaktor. Jeszcze krótka wizytówka. Tomasz Jaskuła. Tak jak wielu historyków, został politykiem. Zaczynał w Polsce Razem Jarosława Gowina i Stowarzyszeniu Republikanie. Od 2015 roku jest liderem Kukiz 15 w Częstochowie i posłem tej formacji. Panie pośle, o wojnie z najeźdźcami mówił pan dokładnie rok temu. Sprawdziłem, 10 marca 2016 roku. Coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło, oczywiście. Proszę zwrócić uwagę, że 1,5 miliona migrantów często ekonomicznych wraca, czy wychodzi z Jemenu i mamy wojnę domową w Jemenie, wspieraną przez Arabię Saudyjską, mamy Syrię. No i nielegalnie przekracza granicę Unii Europejskiej. Widzicie takie obrazki. To stanowi pewnego rodzaju zagrożenie. Pomagać tam, ale skutecznie na miejscu. I to jest program Kukiz 15. Ja zakładam, że temat imigracji, albo jak pan woli, migracji będzie wracał w programie. Gorący temat dzisiaj: Unia Europejska, Polska, Unia Europejska, Unia Europejska, Polska. W takim razie trzy ugrupowania, 30 sekund na pytanie, 90 sekund na odpowiedź. Zaczynamy. Platforma, albo raczej Młodzi Demokraci. Proszę. Panie pośle, myślę, że się zgodzimy, że polska polityka zagraniczna skompromitowała się po raz kolejny. Minister Waszczykowski po raz kolejny pokazał, że totalnie nie zna się na dyplomacji, nie ma żadnego pomysłu na polską politykę zagraniczną. I dlatego mam takie pytanie. Co pan jako członek Kukiz 15 uważa, że polska polityka zagraniczna powinna w tym momencie zrobić, aby no po prostu wstać z kolan, aby przestać się kompromitować? Szanowni państwo, siła polityki zagranicznej to przede wszystkim siła kilku składowych. To wy jako młodzi ludzie, siła demograficzna, siła innowacyjności, siła technologii zatem. Natomiast ja nie jestem przekonany, czy polska polityka była w pozycji nieklęczącej za czasów Platformy i PSL-u. Sądzę, że raczej w leżącej. Szanowni państwo, oczywiście jest to kompromitacja polityki Prawa i Sprawiedliwości. O tym mówimy od dawna. Ja chciałbym tylko podkreślić, że nie szuka się kandydata 2 tygodnie przed wyborami. Natomiast ja zaryzykuję pewną tezę. Teza jest taka, którą zresztą opublikowałem z samego rana po tych wszystkich wypadkach z hotelu sejmowego. Ona brzmi tak. Otóż i Platforma i PiS doskonale się umówiły i wiedziały, że taki będzie przebieg tych wydarzeń. Sariusz Wolski był człowiekiem, który miał być tylko i wyłącznie pewnego rodzaju wytrychem. Natomiast no, bardzo mocno żeśmy tutaj pokazali, że nie w Unii jesteśmy izolowani, chociaż tu jest prawie że knockout, ale proszę zwrócić uwagę, my staliśmy się mniej poważnym partnerem przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych i potencjalnie dla Chińskiej Republiki Ludowej. To też jest bardzo niebezpieczne i trzeba na tym, czy w tym etapie analizować to w ten sposób. Opuścili nas pewnie wszyscy, ale ja sądzę, że wszyscy realizowali ten konkretny scenariusz. Ostatnie zdanie. Grzegorz Schetyna i Jarosław Kaczyński doskonale wiedzieli i grali dokładnie na taki przebieg wydarzeń. Teatr musiał się odbyć i byliście tego świadkami. Panie pośle, ja rozumiem, że wiedzieli, ale jednej rzeczy nie rozumiem, bo skoro się umawiamy, to muszą być korzyści po jednej i po drugiej stronie. Jakie korzyści ma Platforma, jakie korzyści ma PiS? Szanowni państwo, no, Platforma ma ewidentne korzyści. Grzegorz Schetyna jest przywódcą. Gdyby Donald Tusk wrócił do Polski, to przywództwo stałoby pod znakiem zapytania. No nie jest szczególną tajemnicą, że są co najmniej 2, a może nawet 3 frakcje w Platformie Obywatelskiej. Znacznie lepiej oczywiście Donaldowi Tuskowi działałoby się tutaj. Natomiast proszę też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jaką korzyść ma Jarosław Kaczyński? No on ma słabszego gracza tutaj, bez wątpienia. I to jest chyba korzyść Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast być może marginalizowanie Nowoczesnej. Panie pośle, ja się uśmiecham, bo pan mówił, że dzisiaj dzisiaj nie, w ostatnich dniach to o tym mówił. I Janusz Korwin-Mikke mówił jakiś tydzień temu o tym, więc podobnie. Dobrze. To coś nas wreszcie kolejne pytanie, Koliber, proszę. Miłosz Jabłoński, Stowarzyszenie Koliber.
Panie pośle, w Unii Europejskiej cały czas coś się dzieje i niestety często nie ma czasu na podjęcie innych bardzo ważnych tematów. Jak pan myśli, czy teraz po zakończeniu tego niedawnego szczytu, na której dokonano reelekcji Donalda Tuska na szefa prezydenta Unii Europejskiej, europarlamentarzyści realnie będą mieli czas, żeby zająć się ważnymi sprawami, takimi jak deregulacje i wprowadzenie istotnych zmian w przepisach i procedurach w Unii Europejskiej, które są bardzo mało wolnościowe i z naszego punktu widzenia jako wolnościowców niekorzystne. Bardzo dziękuję. I oczywiście, że nie, szanowni państwo. No, wierzymy troszkę w jakiegoś takiego mitologicznego smoka. Unia Europejska jest taką specyficzną strukturą, ni to konfederacją, ni to federacją, taką strukturą, która konsekwentnie już od lat 90., zwłaszcza od traktatu z Maastricht, jakby zatrzymała się w połowie swojego funkcjonowania. Ja nie wierzę absolutnie w to, że Unia Europejska dokona jakichkolwiek wolnościowych posunięć, a poza tym Europarlament, no, wydaje mi się, zajmuje się szczególnie nieważnymi rzeczami. Sami to odczuwamy w parlamencie, kiedy mamy mnóstwo wszelkiego rodzaju dokumentów, które my musimy wdrożyć, ale głupsze jest to, że polski parlament i polscy urzędnicy jakby robią dyrektywę in plus, czyli innymi słowy, my wdrażamy więcej głupich praw niż Unia, szczerze mówiąc, mimo że już jest wyjątkowo głupio złożone są to dyrektywy. My je wdrażamy jeszcze z plusem i to jest właśnie ten problem. My jesteśmy deregulatorami jako Kukiz 15 i uważamy, że ten głos wolnościowy jest słyszalny przede wszystkim z naszych ław. No to zresztą widać, słychać, bo wszystkie deregulacje, które przeszły przez parlament, przeszły przez nas. Proszę zwrócić uwagę, bo partie bardzo chętnie ze sobą współpracują w rzeczach, które do na pewno deregulacji nie należą, jak na przykład utrzymanie gabinetów. To jest bardzo ciekawa rzecz. Gabinety polityczne, które wszystkie partie wsparły. A za 5 minut dokładnie te wszystkie same partie mówiły, że Misiewicz jest w gabinecie politycznym, a 5 minut wcześniej głosowali, żeby ten Misiewicz nadal... Dla porządku przypominam 90 sekund na odpowiedź. Przypominam też Facebook, poczta, Twitter. Katarzyna, ale za moment, dobrze? Za moment, bo teraz jeszcze wolność. Trzecie pytanie w tej serii. Panie pośle, niedawno przeczytałem wywiad z fińską europosłanką, która stwierdziła, że Unia Europejska to nie jest bufet na wynos, to nie jest tylko umowa między liderami, ale to jest pewna umowa społeczna, pewna społeczność dokładniej. Chciałem zapytać, jako że możemy zauważyć na przykładzie chociażby ostatnich wydarzeń, że Unia Europejska odchodzi od tych promowanych, tej promowanej przez PiS idei Europy ojczyzn na rzecz takiego konceptu politycznego roszczącego sobie prawo do ingerowania w politykę wewnętrzną członków Unii. Tak się składa, że Wielka Brytania już zrozumiała, że ta realizacja tej idei jest niewykonalna i już niedługo Wielka Brytania ograniczy swoją współpracę z Unią do jedynie jednolitego rynku. Takie pytanie, taka może śmiała teza, czy aby nie powinniśmy pójść w tym samym kierunku? No nie, nie, nie. Polska to nie Zjednoczone Królestwo. Jesteśmy tu i teraz, to po pierwsze. Akurat wyjście Polski z Unii Europejskiej wydaje mi się nie byłoby teraz korzystne. Nie jesteśmy w strefie euro, w związku z tym nie ma szczególnego tutaj problemu. Jeszcze na razie możemy spokojnie tworzyć i współtworzyć swoją gospodarkę własną walutą. Natomiast odnosząc się konkretnie do pana pytania, czy pan zauważył, że Unia Europejska odeszła tak naprawdę w ostatnim momencie od pewnych wartości? Bo wie pan, mnie się wydaje, że już w latach 70. była bitwa o krzesło. Wielka Brytania dwukrotnie przecież kandydowała do Unii Europejskiej i De Gaulle im to blokował. 60., 70. I dwa, Unia Europejska to przede wszystkim 3 państwa. Wielka Brytania, oczywiście Francja i Republika Federalna Niemiec. Teraz nie ma wątpliwości, które 2 państwa rozgrywają. To było widać w ostatnim, na ostatnim szczycie, kiedy prezydent Hollande mówił, wy macie coś, czyli wy macie zasady, ale my mamy dopłaty, mamy pieniądze. Prawda? Proszę na to zwrócić uwagę. Polskiego ekonomisty Tomasza Cukiernika wynika, że niekoniecznie ten bilans dla Polski wynosi... Ale ja się zgadzam z panem Cukiernikiem i bardzo szanuję jego wyliczenia. Tym bardziej, że wiem, jak bardzo korupcjogenne były dofinansowania. Szanowni państwo, dobrobyt nie bierze się z żadnych unijnych dopłat, tylko z pracy i oszczędności. Chciałbym zwrócić uwagę... No jeśli w poprzednich latach, gdzie podobno byliśmy fenomenalnie tworzącą się gospodarką, dostawaliście państwo 1 000 000 zł na nazwę strony i nic pod tą nazwą strony nie było,
No to szanowni państwo, proszę mi powiedzieć, kto miał klucze do tego, że za 1 000 000 złotych rezerwowaliście sobie na jakiejś firmie z nazwę strony i dostawaliście 1 000 000 złotych, tak? No przyznacie, że jest to korupcjogen. Ja mógłbym tutaj sypać ogromną ilością przykładów. Pewnie miałbym procesy karne. Katarzyna się uśmiecha, rozumiem, że poczta jest pełna. Tak, dużo pytań. Jedno pytanie. Zmienię temat. Widzowie pytają między innymi o demokrację w pana ugrupowaniu, a pytanie brzmi, czy musiał pan prosić o zgodę szefa, czyli Pawła Kukiza, żeby tutaj wystąpić? No wręcz przeciwnie. Co to znaczy wręcz przeciwnie? Wręcz przeciwnie, proszono mnie, żebym przyjechał tutaj, ja z wielką atencją tutaj przyjechałem. Ukułem takie sformułowanie. Klub Kukiz jest jedynym mikrosejmem w Sejmie. Spokojnie możemy się ograniczyć do posłów naszego ugrupowania i pozostałych liderów partii politycznych, Jarosław Kaczyński, Kosiniak-Kamysz, Grzegorz Schetyna i oczywiście pan Ryszard Petru. I to jest 4, tak? I pozostała grupa, to jest, traktujemy cały klub, 33 teraz w tej chwili osób, no ale powiedzmy 42 osoby, które weszły z listy. Czemu? Dlatego, że my jesteśmy jedynym ugrupowaniem, który rekomenduje sobie swoje własne zdanie, wypracowane, wyczytane, a tych druków, proszę mi wierzyć, jest dużo, to czasami 700, 800, 1000 stron. To jest odrębna zupełnie sytuacja dewaluacji. No proszę, prawa. Takie niewinne pytanie sprowokowało pana posła do tak szerokiej opowieści na temat tego, co dzieje się wewnętrznie w Kukiz 15. Klub jest niezwykle demokratyczny. Proszę mi wierzyć. Ja wiem, że pan poseł mógłby jeszcze dużo dobrego mówić o własnym klubie, co jest chyba oczywiste. Nie, mówiłbym również złego, gdyby tak było. To jedna rzecz. Zła? Zła? Mhm. Wydaje mi się, że takim złym posunięciem, źle zrozumianym przez bardzo wiele osób, również być może wewnątrz klubu, był podział na frakcje, ponieważ nie do końca żeśmy zrozumieli ideę chyba Pawła, że mamy to robić przede wszystkim na zewnątrz. I właśnie w tej chwili to wyprostowaliśmy. Robimy to na zewnątrz, czyli jesteśmy szerokim wachlarzem mikrosejmu. Natomiast być może to spowodowało pewnego rodzaju niezdrową rywalizację i niektórzy pomyśleli, że noszą buławę marszałkowską we własnym plecaku, a to jest przecież tylko plecaczek. Pytanie spoza studia. Marek Sowa, Nowoczesna, proszę. Panie pośle, kilka tygodni temu minister Waszczykowski przedstawił w Sejmie informacje o kierunkach polskiej polityki zagranicznej. Teraz jesteśmy tuż po szczycie Rady Europejskiej w Brukseli, na którym to polska dyplomacja poniosła sromotną klęskę. A pomimo tego prezes Kaczyński zgotował pani premier iście królewskie powitanie. Jak pana zdaniem są realizowane cele strategiczne polskiej polityki zagranicznej przez obecny rząd? Panie pośle? Bardzo dziękuję za to pytanie panu marszałkowi Sowie, zresztą chyba waszemu tutaj marszałkowi byłemu. Zanim rozpocznę odpowiadanie na to pytanie, to wrzucę taki kamyszek naszemu gościowi, który zadawał mi pytanie. Z lotniska. A jak możemy, szanowni państwo, realizować zadanie, kiedy ja pana posła Sowę mam nagranego, jak chodzi i mówi, musimy zablokować mównicę. Teraz zablokujemy tą mównicę. Nagranie oczywiście mogę udostępnić zaraz po programie. No to jak możemy realizować, szanowni państwo, jak blokuje się mównicę, czyli łamie się prawo tak naprawdę, tak? A teraz konkretnie odpowiem na to pytanie. Polska polityka zagraniczna jest niezwykle słaba. Ja tylko przypomnę, że całkiem niedawno zadałem ministrowi Waszczykowskiemu proste pytanie. Ile w MSZ-cie osób przyznało się do współpracy jako tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa? No i dane są mniej więcej takie. 220 osób. Proszę mi powiedzieć, jaką politykę realizuje 220 byłych agentów Służby Bezpieczeństwa? Polską czy może jakąś inną? W moim przekonaniu jakąś inną. I pan minister Waszczykowski kompletnie sobie z tym nie radzi. Dołożyłbym jeszcze więcej. No mam nadzieję, że pan ambasador Przyłębski, jeśli spełnią się najczarniejsze tutaj scenariusze, po prostu jako honorowy człowiek zrezygnuje z funkcji. Jestem za opcją zero. Wszyscy won, podkreślam won. Nie będę używał tu kulturalnych słów. Won, kto był agentem, jest niebezpieczny dla państwa, bo mimo, że nie zachowały się żadne dokumenty, no to proszę mi wierzyć, nie zachowały się w Polsce, ale zachowały się w Moskwie i w innych agenturach. Panie pośle, Jacek Sariusz-Wolski byłby lepszym ministrem spraw zagranicznych? No, nie przeceniajmy. Aha, ministrem spraw zagranicznych. No tak, to już post factum, więc to już nie ma sensu pytać o...
Jasne, odpowiem tak. Świetnym ministrem, według mnie, to jest moje zdanie, byłby profesor Szczerski. Doradca prezydenta Rzeczpospolitej do spraw zagranicznych. Podobnie jak Marek Sowa też z Krakowa. To świetnie, w takim razie Kraków jest... Kraków rodzi dobre owoce. Tak? Jest. Natomiast oczywiście pamiętajmy o tym, że polityka zagraniczna to jest pewnego rodzaju kwestia wypadkowości. Tak? Wypadkowości tego, kim my jesteśmy, czym my jesteśmy jako kraj. Tak? Polska jest krajem jednak średnim. My nie jesteśmy stricte podmiotem, jak sobie marzymy. I te wszystkie nasze trochę mityczne założenia, że będziemy rozgrywać, oczywiście po wizycie w Chinach można było mieć takie wrażenie, no to właśnie my je zniszczyliśmy. Tylko ja przypominam, że polska polityka zagraniczna naprawdę ma problemy od wielu, wielu lat. Jest to między innymi problem kadr, ale również tego, że nie potrafimy się geostrategicznie dobrze ułożyć. Tak, dobrze ułożyć. No, ostatnie fakty, Chiny, tak? Kiedy jest blokowany problem nowego szlaku jedwabnego. To troszkę jest niedobrze dla państwa polskiego, no bo musimy operować na wielu polach. Studenci dla Rzeczpospolitej? Studenci dla Rzeczypospolitej. Panie pośle, ja mam takie pytanie, czy jest pan w posiadaniu informacji, czy w pana ugrupowaniu są prowadzone konsultacje na temat wprowadzenia przepisu regulującego poprawę jakości powietrza? Ponieważ w tym momencie nie jest to problem lokalny, tylko stał się już problemem ogólnokrajowym. I jeżeli nie są prowadzone takie konsultacje, czy uważa pan, że powinny zostać prowadzone i na jakiej zasadzie? Są, natomiast nie wiem, na jakim są etapie. Ja sam złożyłem 4 bądź 5 interpelacji w tej sprawie. Proszę nie bagatelizować problemu smogu mimo wszystko. Proszę zwrócić też uwagę na pewien fakt taki znaczący. Ja akurat w Częstochowie przygotowuję konferencję na temat smogu. Analizujemy to. Nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, ale alarmowy jest przy 300 jednostkach w Polsce, a przy 80 we Francji. W związku z tym nasze zdrowie w naszych rękach. Tu chodzi o niską emisję, ale musimy też być uczciwi. Jeśli się decydujemy na taki aspekt, to musimy inaczej na przykład akcyzować samochody. Tak? To nie tylko niska emisja. Musimy edukować ludzi oczywiście. Natomiast no, nie ma lepszego sposobu oczywiście na walkę ze smogiem jak obniżka podatków. No, proszę nie tworzyć jakichś dziwnych modeli rozwoju i dziwnych modeli, które się nie przyjmą. Przyjmą się takie, jeśli obniżymy akcyzę na przykład na gaz, no to szanowni państwo, mamy ludzi, którzy będą palić gazem. To wszystko, no nikt nie będzie kupował paliwa, które będzie zanieczyszczało. Oczywiście kwestia również kultury silna, prawda, no bo wrzucenie butelki PET do pieca oczywiście jest szkodliwe. No to zmieńmy je na piece retortowe. Na przykład zetnijmy podatek VAT z tych piecy. Niekoniecznie musimy robić 90-procentowe dopłaty. Możemy naprawdę, tak regulujmy, tnijmy podatki. Najlepszym sposobem na poprawę jakości życia jest cięcie podatków. Przypominam, Facebook, Twitter, poczta, zaglądamy? Jakie 3 reformy są Polsce najbardziej potrzebne, wyłączając JOW-y, referenda i sposób finansowania partii? Ja powiem, przyznam, że ja nie zgadzam się w ogóle z retoryką takiego pytania, bo to jest mniej więcej takie pytanie. Czy Tomaszowi Jaskule w tej chwili bardzo do życia potrzebny był make-up, który przyjął przed wejściem do studia? No oczywiście, no bardzo potrzebny, bo nie świeci mi się twarz. Natomiast ja przeżyłbym bez tego make-upu i przeżylibyście i nawet gdybym się świecił, byłoby okej. Okay. Wracam do tego pytania. Otóż wiem, że wśród was jest wielu przeciwników jednomandatowych okręgów wyborczych, ale akurat, szanowni państwo, po 15 miesiącach, 16 funkcjonowania w parlamencie, jeśli ktoś nie jest zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych, jest albo idiotą, ewidentnie jest albo idiotą, albo jest beneficjentem tego systemu. Panie pośle, ale pan wie, że pan ignoruje pytającego, zadającego nie, pytanie? Nie, absolutnie. Prośba była o to, żeby nie mówić o JOW-ach. Chciałbym wytłumaczyć państwu, że budowę domu zaczynamy od fundamentów. Musimy ten fundament rozpocząć i tworzyć od podstawy. Porządna zmiana konstytucyjna, czyli wreszcie podział władzy, bo wyskakuje Nowoczesna i mówi, że właśnie zniszczono trójpodział władzy. No był ten trójpodział, ale on nigdy nie był ten tak zwany selektywny, tak wyłączny. On był przecież Roland Beck, tak? I to jest taka rozmowa z politykami w Polsce. No niewiele wiedzą, natomiast dużo mówią i wyskakują na mównicę i wygłaszają swoje pochopne
opinię. Ja rozumiem, że rozpocząłbym od konstytucji jednomandatowych okręgów wyborczych, absolutnie, zakazu finansowania partii politycznych, ale najważniejsza oczywiście jest gospodarka, cięcia podatkowe. A wtedy to zrobimy, kiedy mamy 460 niezależnych parlamentarzystów, którzy wiedzą, że muszą wrócić do swojego okręgu i powiedzieć: ja głosowałem za podwyżką VAT-u, ja głosowałem za podwyżką akcyzy, to ja. Wybierzecie mnie jeszcze raz? Przecież nie macie żadnego wpływu na to, kto jest na liście. Młodzi ludowcy. Zdyskredytował pan tutaj trochę innych posłów. Bardzo się cieszymy natomiast, że jest pan tak światły. Dlatego może nam pan poseł powie, w jakim kierunku w takim wypadku powinna iść polska polityka zagraniczna, bo to, że minister Waszczykowski dokonał rzeczy prawie niemożliwej, on jest gorszym ministrem nawet niż pani Fotyga, co się wydawało naprawdę wielkim wyzwaniem. W jaką stronę powinna pójść i jak połączyć to z takimi gospodarczymi właściwie czynnikami, bo to, co robi PiS na przykład w kwestii Ukrainy, no to jest kompletna patologia, jeśli chodzi o polskie stosunki gospodarcze z Ukrainą. Czy na przykład nie iść w stronę w mocniejszej polskiej pozycji w Trójkącie Weimarskim? Jeszcze szybko. Kto byłby najlepszym ministrem spraw zagranicznych z Kukiz 15? O kurde. Ale... To niech pan poseł odpowie na to pierwsze pytanie i w tym czasie zastanowi się tak, nad tym drugim. Postaram się odpowiadać chronologicznie. W jakim miejscu jest polska polityka zagraniczna i jaki kierunek byłby najlepszy? Polityka zagraniczna w ogóle w XXI wieku odchodzi od pojęcia terytorialności. Czyli jeszcze raz wracam do tego, od czego rozpoczęliśmy tak naprawdę. Siła państwa to nie jest siła terytorium dzisiaj. Wy operujecie pojęciem terytorium bardzo często. Siła geopolitycznie między Niemcami a Rosją, no jest trochę ciężko. Jak gdyby pan zauważył, na początku lat 90. prawie 20% młodych ludzi to byli młodzi Polacy. I to oni załapali się na tak zwaną trzecią falę toflerowską, czyli piątą rewolucję przemysłową. Czyli wie pan, gdyby pan pojechał do niemieckiego urzędu na przełomie 89 i 90, zobaczył pan by sprzęt komputerowy, który był używany w Polsce w latach 80, a myśmy się, chwała Bogu, załapali dzięki trochę opóźnieniu na fenomenalną piątą generację. I to jest dobrze. I my teraz to pokolenie utraciliśmy. Wy jesteście tymi, którzy pozostali, a my utraciliśmy pokolenie nowoczesności, technologii, innowacyjności. To jest problem. My tracimy właśnie w ten sposób. Politykę zagraniczną, wie pan, nie definiuje się, jak pan zmierza w kierunku, czy polityka ma być międzymorza, czy jakaś inna, prawda? Nie, broń Boże. Proszę dać mi dokończyć. Czy zrobimy to Dmowskim czy Piłsudskim, to ja państwa informuję, że od tego momentu minęło już 100 lat. Inaczej definiujemy politykę zagraniczną. Dzisiaj zupełnie. Ja się zastanawiałem, czy pan poseł nazwisko padnie. Być może pan poseł tak długo odpowiadał, że mógł powiedzieć, muszę krótko. Ja. Nie, absolutnie. Absolutnie. Ja w ogóle nie nadaję się chyba na ministra, chyba że służb specjalnych. Kto? Więc? Przyznam, że ciężko jest odpowiadać na takie pytania. Bo się koledzy z klubu obrażą, albo koleżanki. Nie, to nie jest tak kwestia. To jest kapitalne pytanie, bo widzi pan, można wyciągnąć dwa wnioski. Po pierwsze, Tomasz Jaskóła nie jest przygotowany na to pytanie, ale jest to odruch naturalny. A po drugie, nigdy na ten temat nie dyskutowaliśmy. I to jest dowód na to, że my poszliśmy nie po stanowiska. I po trzecie odpowiada jak dyplomata. No jak obejmiecie rząd, to jednak minister by się przydał. Jeszcze raz? Jak obejmiecie rządy, jak pan przecież do tego pan dąży, no to jednak minister by się przydał. Zaprosimy jakiegoś światłego ludowca, bo... Szanowny panie, chciałem przypomnieć, że stryj szefa ludowców jest na placówce. Zaskakująca koalicja nam się tutaj zrobiła. Nie, bez przesady, tak? Niektórzy często nazywają mnie łowcą zielonej koniczynki, ale proszę nie wiązać tego z PSL-em. Prawo i Sprawiedliwość, proszę. Ja na początku, panie redaktorze, chciałem odpowiedzieć koledze z Platformy, bo mówił o tym, że dzisiaj polska polityka zagraniczna jest na kolanach. To chciałem zapytać, jaka była za waszych rządów, kiedy przyjmowano wiele różnych rzeczy, które szkodziła Polsce. Panowie, polemika, to jest tak. Polemika jest dozwolona, tylko nierównocześnie, naprawdę. Tak, panie redaktorze, doliczony czas będzie musiał być, ale może krótko za tym. Chciałem zapytać, panie pośle, jak pan widzi przyszłość Unii Europejskiej? Dzisiaj jest ona w głębokim kryzysie. Unia Europejska odchodzi od podstawowych wartości. Jak pan widzi tą Unię za 3, 4, 5 lat? To jest za krótka perspektywa. W cholerę z Unią Europejską. Mnie Polska obchodzi, a nie Unia Europejska. Ale, no tak, ale w konsekwencji...
I pan, sam proces likwidacji Unii Europejskiej będzie trwał 50 lat. Jeśli skończyliście europeistykę, załapiecie się jeszcze na proces likwidacji. Spoko. I przejdziecie na emeryturę. Natomiast w czym jest problem, szanowni państwo? No problem jest w tym, że Unia nas w pewien sposób ogranicza, tak? I proszę zwrócić uwagę, kto korzysta. No to pan Cukiernik bardzo świetnie pokazał, że no te koszty są bardzo in plus, czyli innymi słowy musimy podoliczać bardzo wiele kosztów, które są po drodze. A poza tym pamiętajcie państwo, że w teorii konwergencji najsilniejsza gospodarka korzysta przy zróżnicowanej gospodarce na wspólnej walucie. No i proszę sobie odpowiedzieć, kto korzysta w tej chwili przede wszystkim na istnieniu Unii Europejskiej. Natomiast ja twierdzę, że Kissinger miał rację. Nadal nie można zapukać i powiedzieć hello, Mr. Europe. Czy to pan Tusk? Tusk ma niewielkie kompetencje. Trzeba dzwonić nie wiadomo gdzie, czyli do Francji, czyli do Paryża, albo ewentualnie do Berlina. Ma niewielkie kompetencje, dlatego że tak naprawdę dzisiaj zależy, to co on powie, zależy od Berlina od Berlina. Żaden przewodniczący Rady Europejskiej nie miał absolutnie. Natomiast mówi pan na Polsce, a tak naprawdę ze swojego środowiska nie umie pan wymienić kandydata na ministra spraw zagranicznych. No to nie wiem, czy pan naprawdę poważnie myśli o Polsce. Wie pan, no ja wolę nie potrafić wymienić swojego w swoim środowisku. Ja mogę oczywiście pokazać, że zły zakres pokazał. Kolega pokazał zakres ze swojego klubu. Ja naprawdę słucham to, o co mnie pytają. Natomiast gdybym szeroko pokazał, to oczywiście jestem w stanie wymieniać takie osoby, bo jest bardzo wiele osób sympatyzujących z klubem Kukiza i proszę mi wierzyć, o kompetencjach przewyższających pana Waszczykowskiego, panią Fotygę, pana Kosiniaka-Kamysza, którego bardzo cenię, razem wziętych, zwłaszcza w polityce zagranicznej. Republikanie. Panie pośle, bardzo cenię sobie u pana walkę z takimi lokalnymi mafiami urzędniczymi i chciałbym pana zapytać... Nie są zadowoleni, że tak je nazwałeś. I chciałbym pana zapytać, czy pana zdaniem mają one taki charakter bardziej zorganizowany, czy one takie bardzo losowy, przypadkowy według pana są? Ale ja muszę dopytać o funkcję. Zorganizowany w sposób jaki? Czasowy czy terytorialny? Systemowy w sensie całej Polski? No, terytorialny, tam na terenie pana, tam Częstochowy. Nie, tam. Niczym się, szanowni państwo, nie różnicie i nie różnią, żadna gmina nie różni od tego, co ja widzę w okolicach Częstochowy i w Częstochowie. Proszę nie być naiwnym. W 2500 gmin dochodzi do podobnych wydarzeń, zdarzeń i bardzo dziwnych koalicji. W Częstochowie mamy koalicję oficjalną SLD i Platforma Obywatelska, a nieoficjalnie PiS oczywiście wspiera, dzieląc się spółkami z tą strukturą. No, nie bez przyczyny lider, chwała Bogu, już nieistniejącego tutaj, w tym przynajmniej i w Sejmie, ugrupowania SLD, pan Marek Balt, mimo że zapowiadał, że jest tak fenomenalnym specjalistą, on znajdzie zawsze pracę, znalazł pracę oczywiście po tym, jak nie uzyskał mandatu w częstochowskim przedsiębiorstwie komunalnym, a tydzień później syn pana Giżyńskiego, lidera PiSu, też znalazł w tej samej spółce dokładnie miejsce. Proszę mi powiedzieć, przypadek? Czy jesteście dziećmi, że takie rzeczy się zdarzają? I teraz jesteście dorosłymi ludźmi. Pytanie, czy możecie to na inne gminy przetransportować, tak? Implikować? Jasne, oczywiste. No w każdej gminie mamy spółki, w których ja nie mogę się dogrzebać, szanowni państwo, do umów. Czemu? No bo dogrzebałem się teraz do umowy hali sportowa Częstochowa i okazuje się, że dyrektor tej hali zarabia 18 tysięcy złotych. No w jakiś sposób to wszystko się dzieje. A jakim sposobem można to zwalczyć, takie właśnie układy? Szczerze? Na początek? No będę drastyczny. W gminach? W gminach? Im więcej władzy urzędników, tym więcej korupcji. A więc niejasność prawa oczywiście. Ja bym tutaj robił, jeśli chodzi o gminę, starałbym się oczywiście sprywatyzować absolutnie spółki komunalne, bo gmina wcale nie musi czynić jakichkolwiek zadań ręką przedsiębiorstw komunalnych, które tworzą spółki. A czy to jest wielka patologia, to może powiem, kiedy my czyściliśmy, przepraszam, Politechnikę Częstochowską z takiego układu pewnego rodzaju i zrobiliśmy to skutecznie, no to proszę sobie wyobrazić, że za studentami podążał ekspolicjant, który jest oskarżony o wiele przestępstw i poszukiwał ich po Politechnice, zniknął monitoring. Moje biuro było zablokowane przez 2 czy 3 godziny. Przez jednego z ludzi na zewnątrz stali ludzie do pobicia tych młodych studentów,
a ostatnio całkiem niedawno ów młody człowiek na pokazie włókniarza Częstochowy, widząc, że jestem obok wiceprezydenta, prezydenta miasta, przysiadł się do mnie i do mojej żony, po czym po 5 minutach przesiadł się i tak dalej, muszę, i tak dalej, i muszę, mówił coś o strzykawce. Nie wiem, czy jest normalne, ja chciałbym, żeby jeszcze, żeby co najmniej dwie młodzieżówki zadały pytania. Nowoczesna, proszę. Maciej Bujalski, Nowoczesna. Panie pośle, już ustaliliśmy, że skuteczność lobbowania ministra Waszczykowskiego była co najmniej wątpliwa, że słanie SMS-ów do brytyjskich mediów można nazwać zachowaniem poniżej krytyki. W związku z tym rozumiem pański wpis na Twitterze, w którym mówi pan, że minister Waszczykowski powinien zostać zmieniony. W związku z tym moje pytanie brzmi, czy ruch Kukiz 15 w Sejmie zamierza złożyć wniosek o wotum nieufności wobec ministra? Nie, proszę pana, dlatego że jakie to ma znaczenie? To PiS, gdzie jest rzetelność, pokrywanie pańskich słów? Rzetelność mniej więcej wygląda tak. Proszę pana, to jest chucpa. Pan teraz mi proponuje, żebym ja się bawił w teatr. Prawo i Sprawiedliwość ma 236 mandatów i ten wniosek jest bezzasadny. Wyskoczy kilka posłanek już z partii wiadomej, oczywiście, i będzie sobie tam używać na mównicy. Tylko że ja fakty znam, proszę pana. No, znam takie same fakty, że Ryszard Petru powiedział, że istnieje 120 państw na świecie, a istnieje 193. No i z tego powodu no, nie zamierzam go szarpać w kuluarach. Zaczekajcie panie. Nie zamierzam go szarpać w kuluarach i mówić, panie, no istnieje jednak 50 jednak więcej państw, prawda, czy tam 70 więcej państw. W czym jest problem? Problem polega na tym, że to system jest zły. Szanowny panie, z wielką atencją się do pana zwracam. System jest zły. Co z tego, że pana ugrupowanie złoży taki wniosek? Co z tego, że ja to zrobię, czy zrobi to ruch Kukiz? Jaki będzie tego skutek? Żaden. Wszystkie karty leżą na stole PiSu. Jeśli PiS będzie chciał, zrobi tą zmianę. Ale lepiej wcześniej niż później. Pańską postawę cechuje pasywność. Nie, proszę pana. Nie ma pokrycia dla pańskich słów w rzeczywistości. Proszę pana, ja nie jestem pasywnym człowiekiem. Proszę spojrzeć na moją stronę sejmową, ile potrafiłem zrobić w ciągu 15 miesięcy mandatów. Gdyby pan był taki pasywny, proszę mi wierzyć, słowo leniwiec miałoby inne znaczenie. Niestety nie zdążymy. Chciałem Młodzież Wszechpolską prosić o pytanie, ale musi pan wyjaśnić widzowi, widzą ten kubek i to już jest finał? To już jest finał. Ja się chciałem nastawić. No, teraz jeszcze na półtorej godziny. No. Okej. Przede wszystkim bardzo wam dziękuję. Kubek jest... w zasadzie nie wiem, co to jest. To jest taka pamiątka, może tak, z jednostki wojskowej w Lublińcu. To jest jedna z najlepszych jednostek komandosów w Polsce. Oczywiście dotycząca 1 marca, Dnia Żołnierzy Niezłomnych, wyklętych. Natomiast ja chciałem i przyniosłem je tutaj, te pamiątki po to, ponieważ żadnych pamiątek nie przyjmuję, wrzucam je szybciutko. Dziewięcioletni Paweł, syn naszej działaczki, Ani Sitak. Jeśli chcielibyście zakupić, to bardzo proszę na Facebooku, na szczytny cel. Chłopak nie rośnie, trzeba po prostu mu pomóc. Przeznaczam to, na ten właśnie cel. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo za wizytę w studio dzisiaj. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Szkoda, że tak krótko. Państwu także dziękuję i zapraszam za tydzień, w sobotę, o stałej porze. Do zobaczenia.